Ganiałem. 2 dni ich oszczędzałem. Wiedeńskiego wygonił. Starego przed. W te Księżyce przyszedł. Widyńce wyrwał pół ogona czarny. I nogę jej nadwyrężył, czy coś to. To dobrze jest. No i jasnego jakiegoś dobrego. Z młodych chyba jakiś. Ale ostro ich tu katował. A te coś tam latają. No i co, wydałem wczoraj 4. Przyniosłem 3. 2 już chodzą. Jaśniaki. No i widy na czerwonego mam jeszcze, ale to później wam pokażę. Się umordowały. Sąsiad, jest i sąsiad, ruszył sąsiad, idą prosto do niego, zobaczcie. Co? A coś tam zjedzie. Idę na schody, mucianie gniazdo. Sąsiad jest tam w dachu, szturmuje. Idą ładnie. No, już są nad Jarkiem. Ścinę od razu. Dopędzi im. Zetnął się. Cofuj się. Będzie bomba zaraz. O, widzę, słabo. Słabiutko. Mieszał się. Lepiej. Te świeże pokażę. Nie, coś tam się urwało, ale nie chcę iść do dachu. Tam im się podoba. No, Jarka już tam z 10 lat. Dobrze, nie chodzą. Też leją tego. U mnie dosiadu nie ma, jedno jasne siedzi z tych koroniatych, co kupiłem. Jak już się nauczył na stodowej, już dupa. Kamieniami tłukę, nie chce się zerwać. Jemu to tam nic raczej nie złapie, bo ma stare już.
Dobrze, ścinkowane parę razy też. Jak widzisz. Dopędza tę garstkę tu, o. Gdzieś. Ja go ciągnę tam się. Jego z 60. Gwizdzę, gwizdzę. Za te parę sztuk. A te moje nie chcą do dachu. Dobrze, jeszcze tam chodzą. Ładnie poszły do góry. Także się. No nie stąd tu. Ładnie poszły przecież. Ładnie, ładnie. Razu poszły kurwa do niego. Gwizdzę oporowo. Ale się rozwaliły. Zaraz się złapią znowu. Jastrząb. No kochaniutkie, jak wy tak będziecie robić? Jedeński to już uciekł od razu ze strachu. Poszły tam znowu. Dobra, zaraz przyjdę. No mu. Ale się sypią. Tu jakiś. Tu jakieś dwa kurwa. Co mu urwały? Ale ładnie poszło. Ale się sypią. O, coś mało wróciło. Wiedeński to tam już ucieka. Widać coś tu. Na tam jaka jeszcze kubka.
pisał. No tam są. Moje mi się znudziło. No, zobaczymy. Ile tam padło u niego. I idą znowu. A ten wiedeński już jest straszny. Moje tam cztery się odcinają. Pięknie. Szkoda, że tylko weekendy. Jarka schodzą. A zobacz. Coś się potrafi odciąć, czy nie? To zanim usiądą, to się zejdzie. Dobra, pauza, bo mi ręce bolą. Jarkowe też jakieś są. Dwa. Są. Idę to i zaraz wprowadzą. No ja na dwie tury. Trochę zeszły. Ale niebo się przeciera. Pogoda fajna. Wszystkie wybłoszone, jak nie wiem. O! Jarkowe się prurują. Poszedł jakiś biały? Nie, to jasne. Może ta świeża. Spędziłem z dachu. Ej, idzie moje wojsko. Raz, dwa, trzy. Pięć. Pięć się odcięło. Używa te wiedeńskie, to mi tak do... Idą jakby szatana zobaczyły. Zanim usiądą, to się zejdzie. O, wiedeński. Dobra, i schodzą. Z bocia sąsiada. No zobaczymy. Mój prędko nie usiądą.
Groch wrócił teraz, białogon. Sąsiada usiadły, przytomny. Przytomny. Tam koleżka pisał którymś filmem. Ten od którego ich kupiłem. Przytomne, fajne gołębie, dzięki. Widać zresztą. Miał przyświecony, tu chodzą 2-3 tygodnie. Nawet nie. Ciekawe jak reszta, no ale zobaczymy. Pomału schodzą, jakiś murzyn jest, widzę. Bocian. Dobra, gram jak będą siadać. Będą teraz chodzić, kurwa. Godzinę w dachu. Coś tam jest. Nie ma odważnego murzyn, już odskakuje. O świnie. A murzyn już odchodzi. Ile można latać? Pomału schodzą, po centymetrze. Bateria zaraz padnie. No ale co, przeleci jakiś wróbel, to zaraz będą szły do góry. Murzyn poszedł. A ten bocian to nie wiem, czy jest, czy nie. Dobra. No, może. Dobra. Nieźle. Teraz chlapną. Czekaj, czy coś jest. Jest murzyn jakiś koroniaty. Murzyn jest na pewno. Połóż się, ty kurwa hieno. Pętarna. Dobra. Murzyn obsadzony. Koroniaty. Czarny. I tak to wygląda. Ciekawe jakie straty. Później się okaże. Dobra, łapiemy. Pozdrawiam wszystkich.